Dzień dobry. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o barwie diamentów, albo raczej o barwach w ogóle i z takim specjalnym naciskiem na barwy diamentów, a dokładniej na te informacje, które odnośnie barwy można znaleźć w certyfikatach wystawianych przez laboratoria gemologiczne. Po pierwsze, barwy to jest rzecz nieistniejąca. Barwy to jest wrażenie, jakie wywołuje określona długość fali świetlnej albo mieszanina długości fal świetlnych, wrażenie, jakie wywołują w mózgu. Barwy dzielimy na achromatyczne, czyli barwy niekolorowe, to jest biały, czarny, wszystkie odcienie szarości oraz brązowy, i barwy kolorowe, czyli barwy chromatyczne. I one się dzielą na kolory dopełniające i kolory główne i kolory dopełniające. Zmieszania, kolory dopełniające powstają z mieszania kolorów głównych. Ludzie mają jeszcze jeden problem z postrzeganiem kolorów. Mianowicie potrafią sobie kolory wymyślić. To są je nazwać. To są tak zwane kolory wirtualne. Przykładem wirtualnego koloru jest kolor różowy. Tak naprawdę nie ma koloru różowego. Długość fali, która odpowiada różowi, to jest dokładnie ta sama długość fali, która odpowiada kolorowi czerwonemu, ale nasycenie barwy powoduje tutaj, że ludzie raz nazywają kolor czerwony czerwonym, a przy mniejszym nasyceniu nazywają kolor czerwony różowym. Nie powiedziałem jeszcze wcześniej o kolorach, że kolor to jest pewien wycinek widma. Natomiast przy barwach niekolorowych odnosimy się do całego widma, z którego po prostu wycinana jest tylko intensywność, jakby równomiernie, z całości. Natomiast barwa to jest jakaś konkretna długość fali. Czasami niektóre barwy nazywa się na przykład światło sodowe, tak? Barwa żółta, odpowiedniej długości fali. Jeżeli chodzi o całą teorię związaną z rozpoznawaniem kolorów, z rozpoznawaniem barw, to jest tutaj wiele, wiele różnych projektów, wiele różnych pomysłów. Taki najbardziej popularny to jest skala barw Munsella, czyli jest to taki walec, w którym dookoła walca zmieniają się barwy, zmieniają się barwy, na zewnątrz walca zmienia się ich saturacja, na zewnątrz i do środka, natomiast w górę i w dół tego walca będzie się zmieniał się tak zwany ton, czyli to jest jasność tej barwy. Przy ciemnych tonach będzie mniej białego, mniejsza intensywność. Przy jaśniejszych będzie intensywność tego całego tła widmowego będzie wyższa. Jak to można oznaczyć? Do tego służą takie tablice barw, takie koła barw. Na przykład tutaj mamy tablicę GIA. Tutaj w dole jest właśnie pokazana skala Munsella i tutaj jest całe koło barwne. Oczywiście, jeżeli będziemy się przesuwać w górę albo w dół w tej sferze, którą oni tutaj rysują, no to mamy albo barwy jaśniejsze, czyli więcej widma, znaczy więcej promieniowania elektromagnetycznego w całym zakresie, więcej białego, albo mniej, czyli mamy tutaj barwy ciemniejsze, o tonach ciemniejsze. Oczywiście, żeby to można było w jakiś sposób przyporządkowywać do kamieni szlachetnych, przygotowane są takie tablice dla różnych odcieni, różnych barw z odpowiednimi nazwami, czyli można je nazywać od jasnych do ciemnych. Oczywiście to co pokazuję, to są tablice do oceny barwy diamentów. Jeżeli chodzi o barwy, czy raczej kolory diamentów, to dzieli się na dwie takie główne
główne grupy. Po pierwsze, to są kolory fantazyjne, po drugie, to są kolory standardowe. Kolory standardowe to jest żółty, brązowy oraz szary. I teraz, jak te barwy oznacza się, czy kolory, jak te kolory oznacza się w certyfikatach, to już wyjaśniam. Dla koloru żółtego barwę oznacza się tylko i wyłącznie literami, jeżeli to jest w zakresie od D do Z. Jeżeli jest powyżej, jeżeli intensywność barwy jest większa niż dla kamienia porównawczego Z, to wtedy mówi się już o barwie żółtej fantazyjnej. Jeżeli mówimy o barwach standardowych, brązowej i szarej, to litery od D do J, to tym barwom przyporządkowujemy litery od D do J. Natomiast przy kamieniach o wyższej intensywności, czyli o intensywności od K do Z, w przypadku barwy brązowej używamy oznaczenia literowego i dodatkowej nazwy barwy, czyli albo fine brown, very light brown, albo light brown. W przypadku barwy szarej nie używamy literek, tylko samą nazwę, czyli fine gray, very light gray, albo light gray. W przypadku barw fantazyjnych, tutaj też jest podział dla kamieni o bardzo małej saturacji barwy, odpowiadającej saturacji kamieni żółtych od D do F, oznaczamy tylko i wyłącznie literą. I w komentarzu w certyfikatach można znaleźć oznaczenie na przykład pink nuance albo blue nuance. Tu szczególnie przy blue nuance trzeba uważać, bo te kamienie mogą być syntetyczne i trzeba je dokładnie sprawdzać. Natomiast przy barwach fantazyjnych, które odpowiadają swoją saturacją w barwie G i tych o większej saturacji, piszemy tylko, że to jest barwa fantazyjna i nazywamy ją odpowiednio. Jeżeli to jest jedna barwa, używamy jednego określenia, na przykład yellow, czyli żółta. Jeżeli to jest na przykład brązowo-żółta, no to możemy napisać, że to jest brownish yellow albo brown yellow, w zależności od tego, jak ten dodatkowy ton, jak bardzo jest intensywny, jak bardzo wpływa na barwę kamienia. Chciałem teraz pokazać przykłady kamieni diamentów o różnych barwach. I mamy tutaj zestaw kamieni o różnych barwach. Te kamienie u góry to są diamenty porównawcze. Oczywiście nie ma diamentu D. Diamenty porównawcze, w zestawie diamentów porównawczych nie ma nigdy diamentu o barwie D, jest tylko diament o barwie E. I teraz jak dokonujemy sprawdzenia? Mianowicie badany kamień musimy przesunąć wzdłuż kamieni porównawczych i musimy znaleźć taką barwę, która jest ciemniejsza od barwy tego kamienia. Tutaj widać, że to nie jest kamień N, nie N, tylko M. Tutaj mamy kamień M. Czyli on jest ciemniejszy, ale tutaj mamy kamień, który nie jest kamieniem porównawczym, ale to jest kamień, który ja używam w swoim zestawie jako kamień graniczny, ponieważ on ma barwę ogranowaną przez GIA jako barwę YZ. I widać, że on ma ciemniejszy ton niż ten badany kamień. Czyli to jest kamień z zakresu od N do X. Ten kamień został sprzedany, czy tam ogradowany przez jakieś laboratorium jako kamień fancy light.
tak jak widać, nie jest to fancy light, dlatego żeby mógł być fancy light, to najpierw musiałbym mieć barwę o większej intensywności niż kamień Z. I wtedy... Aha, jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, że kamienie barwy standardowe sprawdza się zawsze taflą w dół, a kamienie o barwach fantazyjnych sprawdza się taflą w górę. Przy czym w przypadku żółtych kamieni można je odwrócić dopiero wtedy, jeżeli okaże się, że one mają barwę ciemniejszą niż bardziej intensywną, większą intensywność barwy niż dla kamienia Z. Jeżeli nawet kamień taflą w górę wygląda na fantazyjny, ale taflą w dół wygląda na, znaczy jest, ma mniejszą intensywność barwy niż kamień o barwie Z, no to należy go gradować jako kamień standardowy o niskiej barwie. Jeżeli chcemy oszacować barwę kamienia, a nie mamy zestawu kamieni porównawczych, czyli diamentów porównawczych, bo GIA, zresztą nie tylko GIA, bo i europejska norma ISO zabrania używania cyrkonii porównawczych czy innych kamieni niż diamentów naturalnych, czyli nawet diamenty syntetyczne nie mogą być używane jako kamienie porównawcze. Dzieje się tak dlatego, że cyrkonie są niestabilne i zmieniają swoją barwę. Mój zestaw cyrkonii, który gdzieś tam kiedyś udało mi się kupić, mimo że to był zestaw renomowanej firmy, okazało się, że w porównaniu z kamieniami porównawczymi on ma barwy o 1 do 2 stopni lepsze niż diamenty porównawcze. Jeżeli chce się oszacować bez barwę diamentów żółtych bez posiadania diamentów porównawczych, to można po prostu dokonać oględzin. Jeżeli od strony podstawy i od strony tafli diament wydaje się bezbarwny, to znaczy, że posiada barwę w zakresie od D do F. Jeżeli od strony podstawy wydaje się słabo żółty, ale od strony tafli wydaje się być bezbarwny, to znaczy, że jego barwa jest w zakresie od G do J. Jeżeli od strony podstawy wydaje się mocno żółty, a od strony tafli wydaje się słabo żółty, to wtedy barwa jest w granicach od K do M. Natomiast jeżeli w obydwu kierunkach, czy od strony podstawy i od strony tafli diament wydaje się mocno żółty, to znaczy, że to są barwy od N do Z. Kolejnym kamieniem, o którym chciałem powiedzieć, jest kamień o barwie brązowej. To jest ten kamień. Tutaj on został oceniony jako jasnobrązowy, ale bez litery. Tutaj widać, że to jest w zakresie od N do Z. Barwa tego kamienia, dlatego że porównując go z kamieniem Z, widać, że to na scenie barwy jest zbyt mało intensywne. No, w certyfikacie do tego kamienia jest błąd, dlatego że tam powinna być litera, a litery nie ma. Jest tylko napisane, że jest light brown, czy nawet, że jest fancy light brown. To niestety tak nie jest. Ta barwa jest źle oznaczona. Kolejna grupa kamieni to są te trzy kamienie. One mają, podstawową ich barwą jest barwa szara. Oprócz tej barwy szarej mają jeszcze na to nałożoną barwę żółtą i tak powinny być opisane, czyli że one są light grey i barwa żółta, czyli light grey yellow. Tutaj z kolei ta mała, te drobne kamienie mela, to jest mela o barwie, różowa mela o barwie F, czyli ona w certyfikacie, dokładnie tak została opisana w certyfikacie, czyli F i w uwagach było napisane pink nuance. Porównując z kamieniem o barwie E, można zobaczyć, że
że ta barwa rzeczywiście jest różowa, ale znowu, jeżeli patrzymy na te kamienie, one są różnie ustawione. Jedne są taflą w dół, drugie inne taflą w naszym kierunku, w kierunku obserwatora. I widać, że te, które są taflą w naszym kierunku, one się wydają mocno różowe, na to mocniej, znaczy, że ten różowy jest o wiele bardziej intensywny. Te, które są taflą w dół, wydają się bezbarwne. No i kolejna grupa kamieni to te trzy kamienie o barwach fantazyjnych. Pierwszy to jest kamieniem różowym, light pink. Drugi jest kamieniem brązowo-żółtym. No i trzeci to jest bardzo rzadka barwa, bardzo rzadko spotykana, barwa pomarańczowa. W przypadku barwy pomarańczowej nie wszystkie mechanizmy występowania tej barwy są poznane. Także nie do końca wiadomo, dlaczego ta barwa występuje w diamentach. Jednym z takich ciekawych mechanizmów występowania barwy pomarańczowej jest bardzo silna fotoluminescencja w zakresie widzialnym i kamień jest żółty, jeżeli zrobimy mu kolorymetrię przy pomocy spektrometrów UV SNIR, to otrzymujemy widmo kamienia żółtego, ale jeżeli sprawdzimy, jaką on ma luminescencję, to okazuje się, że to jest bardzo silna czerwona luminescencja w świetle widzialnym. I po nałożeniu barwy żółtej na barwę czerwoną uzyskujemy taką piękną barwę pomarańczową. Te kamienie są bardzo, bardzo drogo wyceniane. Jeżeli chodzi o barwę żółtą, fantazyjną, to na rynku istnieją takie dwie nazwy, które bardzo często są używane nieprawidłowo. Mianowicie barwa kanary i barwa zimi. Barwa kanary i barwa zimi to są barwy wyceniane bardzo, bardzo wysoko, szczególnie zimi. Zimi to są najdroższe żółte diamenty. Przy czym, żeby coś mogło zostać nazwane kanary albo zimi, to musi być diament typu 1B. Jeżeli sprawdzamy, tak na przykład w przypadku tego diamentu, jeżeli zrobimy spektrometrię w podczerwieni i okaże się, że diament jest typu pierwszego, to znaczy, że to na pewno nie jest kanary. Niestety, bardzo często sprzedawcy oferują diamenty po prostu żółte, fancy yellow, jako kanary bez wykonania tych badań. No jest to oczywiście oszustwo, jest to chęć podbicia, nieuczciwego podbicia ceny kamieni, które powinny być znacznie, znacznie tańsze. Barwa zimi to jest taka barwa z lekką, ona jest żółta lub właściwie taka lekko pomarańczowo, czyli orangisz yellow. To są kamienie, które występują właśnie głównie w kopalni zimi. Kamienie bardzo drogie, bardzo, bardzo wysoko wyceniane przez rynek. No i teraz do oznaczania barwy albo służą specjalne tablice barwne, takie folie barwne, które na siebie się nakłada. To jest chyba najstarszy system. Może też służyć taki zestaw porównawczy kamieni. To nie są kamienie, to są takie odlewy plastikowe o różnych barwach, które można po prostu porównywać z kamieniem, dla którego się chce oznaczyć barwę. Były też próby z takimi kolorymetrami, które pozwalały zmieniać barwę tła tak, żeby i obserwować kamień na tym tle. Jeżeli kamień się zaczynał zlewać z tym tłem, to znaczyło, że to jest właśnie taka barwa jak że kolorymetr ma ustawioną taką samą barwę jak barwa kamienia. W tym momencie no, jesteśmy już znacznie do przodu dzięki technologii cyfrowej. Są do tego specjalne programy. Program, który jest zarówno do diamentów, tutaj jest skala barw dla diamentów, barwy takie trochę pastelowe. Tutaj dla porównania pokażę barwy dla kamieni kolorowych.
o wiele większa intensywność. Wróćmy sobie do diamentów. Oczywiście po to, żeby porównywać, trzeba mieć znaczy szlif kamienia potrafi zmienić barwę. Jak bardzo, to już pokazuje tutaj, zmieniając szlify. Tutaj zupełnie, zupełnie ciemne barwy przy takich trójkątach. Zobaczmy sobie princesę, ona też dość poważnie zmienia. Właśnie są jaśniejsze. No jeżeli będziemy mieli bagiet, to ten kamień też o wiele lepiej przepuszcza światło. Barwy są mniej intensywne. To jest oczywiście wielkie udogodnienie w przypadku oceny diamentów. Oczywiście tutaj mamy barwę, nasycenie barwy i ton. Można sobie to wybierać. Zobaczmy sobie żółty kamień. Tutaj mamy wariację tej barwy. Oczywiście można się przenieść na inny i dokonywać porównań. Kamień, który się wybrało, mamy tutaj taką tablicę, w której możemy dokładnie porównać z fotografią kamienia, który oceniamy. Jest to duże ułatwienie. Tutaj oczywiście wyświetliła nam się barwa razem z nazwami, czyli od fancy light greenish yellow do fancy dark grey greenish yellow. Akurat wybrałem taką barwę greenish yellow. I z oznaczeniami tych barw zgodnie ze skalą GIA. No to jest narzędzie takie dość wygodne, ale ja go nie używam, dlatego że ja zwykle używam elektronicznego kolorymetru, który też jest dołączony jakby do tego programu. Zdjęcie kamienia. Należy na tym zdjęciu wybrać odpowiedni obszar, no bo tutaj jest dla całego obszaru, łącznie z tą pensetą i łącznie z tłem, które wygląda szaro, więc do tego te miejsca ekstynkcji i te miejsca, gdzie widać brylancję, one dość mocno zakłócają. Więc trzeba sobie wybrać fragment kamienia, na którym znajdujemy taką barwę, jaką rzeczywiście obserwujemy w kamieniu. Brown yellow. To się zgadza. W opisie, w certyfikacie, ten, który mam dostarczony, barwa jest oznaczona jako fancy brownish yellow. Tutaj widocznie program uznał, że jest ta barwa bliższa. Znaczy, że intensywność barwy brązowej jest większa niż oznaczono w tamtym dokumencie. Tu oczywiście też możemy zmieniać, na przykład co było, gdyby diament był kaboszony. Wiadomo, że diamentów nie szlifuje się w kaboszone, ale jakby ta barwa się zmieniała w zależności od różnych rodzajów szlifu. Jak widać, zagadnienie barwy w diamentach to bardzo, bardzo szeroki temat. Oczywiście należy oznaczenia wykonywać bardzo, bardzo dokładnie przy pomocy porządnych narzędzi, dlatego że barwa bardzo wpływa na cenę diamentów. Czasami właśnie przy oznaczaniu barwy niezbędne są badania spektrometryczne, tak jak w przypadku tych barw, które handlowo oznacza się, znaczy określa się jako kanary albo zimi. Jest jeszcze jedno zagadnienie, czyli zagadnienie skali hinduskiej czy indyjskiej. Oni tam wymyślają takie barwy, wymyślają takie dziwne oznaczenia tych barw i nikt dokładnie nie wie, co one oznaczają. Czyli na przykład mamy barwę brązową, czyli brown. Potem jest light brown, jasny brązowy. Potem jest top light brown, czyli
jakby wyższy, jasny brązowy i top, top light brown, czyli już taki najmniejsze na scenie tej barwy. Tak, oni to rzeczywiście mają taką skalę i jej używają, ale jeżeli kupuje się w różnych szlifierniach, to kamienie oznaczone tymi samymi literkami, czyli tymi samymi nazwami mają tak naprawdę różne barwy. Nikt nie wie, nie ma żadnego standardu. Także trzeba uważać, żeby się nie dać oszukać. Do tego oprócz barwy, właściwie nie używają barwy grey, czyli light grey i top top light grey i tak dalej. Oni zawsze to po prostu nie informują o tym, że kamienie są szare. Jeżeli chodzi o barwy takie w ogóle odjechane, to kiedyś spotkałem się właśnie z indyjskim certyfikatem na diament, który miał barwę określoną jako fancy silver. Diament był po prostu popękany wewnątrz. Miał tak dużo szczelin łupliwości, że on rzeczywiście wyglądał na taki błyszcząco srebrny. No ale to obraz inkluzji nie powinien być brany jako, znaczy czego takich inkluzji, jak pęknięcia, nie powinien wpływać na barwę. No zresztą nie ma czegoś takiego jak barwa srebrna w diamentach. Także na te oznaczenia indyjskie, na indyjskich certyfikatach należy bardzo uważać i zawsze mając taki kamień należy go sprawdzić jeszcze raz przed zakupem, żeby tutaj nie dać się oszukać. Bardzo często się zdarza, że te mało atrakcyjne żółte barwy, czy kolory od N do Z, bardzo często są oznaczane jako fancy yellow. No i to też służy temu, żeby podnieść cenę, a w sposób nieuczciwy i wprowadza nabywców w błąd. Myślę, że to wszystko. Miałem jeszcze troszkę mówić o kolorymetrii takiej elektronicznej, ale wyszedłem z założenia, że nie ma sensu, żebym tutaj poruszał tematy, które tak właściwie są zabronione. No, nie wolno w sposób elektroniczny oznaczać barwy i to zarówno zgodnie z tymi zasadami oceny, które przyjmuje GIA, jak i w tej chwili z europejską normą ISO, która określa, że do oceny można używać tylko i wyłącznie diamentów porównawczych albo pierwszego, albo drugiego rodzaju. To tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Znowu wszystkim, którzy planują zakupy diamentów, szczególnie w barwach fantazyjnych, polecam dokładne sprawdzenie kamieni, dlatego że często będziemy sobie wyobrażać, znaczy na certyfikacie, szczególnie właśnie takim pochodzącym z Indii, będzie napisane, że kamień jest barwy fantazyjnej. Okazuje się, że to jest barwa standardowa i kamień wygląda bardzo nieatrakcyjnie, a cenę może mieć bardzo, bardzo wysoką. Albo my oznaczymy sobie taką cenę na podstawie dokumentu, który mamy dołączony do kamienia, o wiele wyżej niż rzeczywiście wynika to z jakości tego kamienia.